Elity europejskie zostały przejęte, a tam, gdzie nie zostały do końca przejęte, wszczyna się burdy uliczne i protesty, żeby doprowadzić wszystko do porządku. To już jest ostatni dzwonek na ostre wejście, można powiedzieć, z buta, tak jak do salonu Stanów Zjednoczonych do Europy. Bo inaczej rozpocznie się kolejna wojna światowa. Powiedzmy, że 20-30 lat oddechu było, jeśli chodzi o kacapie, a teraz ona się odrodziła w dużo, dużo gorszej formie. Zobaczcie, że już nie ma samej Rosji, tak jak za Reagana, no to był konflikt głównie z Rosją, nie? A dzisiaj to już są silne gospodarczo Chiny i zrewoltowane Niemcy, które już mają mechanizm Unii Europejskiej, która praktycznie wypatroszyła państwa narodowe. Dzisiaj sytuacja komunistów jest dużo, dużo lepsza niż za Reagana. Nie dobito komunizmu w Rosji i zobaczcie, że on się odrodził dzisiaj w jeszcze gorszej postaci niż był w 1945, niż był w latach 80., kiedy Reagan rozprawiał się z Breżniewem. Dzisiaj stajemy do śmiertelnej walki już o losy świata, bo ta trójca, czyli Rzesza Niemiecka, tak zwana Unia Europejska, Związek Sowiecki i żółci komuniści, to rzeczywiście jest już potencjał, który przewyższa Stany Zjednoczone. Jeśli Stany Zjednoczone nie zniszczą tego euroazjatyckiego tworu dzisiaj, to ten twór zniszczy Stany Zjednoczone, zniszczy wolny świat i rozpocznie się światowy gułag. Taki jest scenariusz. Dlaczego Merkel jest tak silna? Dlaczego nie ma żadnego przywódcy narodu, który się jej przeciwstawi? Jak można dobrowolnie się chcieć podporządkować i w imię czego? No, kilka pytań. Dlaczego jest tak silna? Ponieważ jest związana ze służbami specjalnymi, które oplotły już wcześniej Europę, zresztą nie tylko Europę, ale cały świat. Jeśli papieża Franciszka komunistyczne służby czy rosyjskie służby mogą sobie wybrać, no to rozumiecie, że oddziaływanie tych służb jest potężne. Zamieszanie w proces wyborczy Stanów Zjednoczonych, też przecież rosyjskie i chińskie służby, czyli komunistyczne ogólnie, czyli imperialne zła. Pani Merkel jest wychowanicą Stasi, czyli służb niemieckich będących na służbie rosyjskiej i niestety ta operacja połączenia zachodnich i wschodnich Niemiec, która miała być sukcesem wolnego świata, okazała się sukcesem niestety świata gułagu, świata komunistycznego i wcale związki Niemiec z Zachodem się nie pogłębiły w wyniku tego połączenia, a pogłębiły się i to przez rurę, także pod Bałtykiem jedną, a teraz drugą chcą budować związki właśnie Niemiec już całych z Rosją, czyli mamy odtworzenie, czyli zjednoczenie Niemiec i dojście do władzy pani Merkel, bo to ona wtedy była jeszcze młodym politykiem, kiedy to się działo, ale już w tym brała udział, już tam występowała przy Kolu, już zresztą go tam później zdradziła, zdaje się, nie? No to akurat też taki służbowy ze służbami specjalnymi, nie? Przewroty, spiski, zdrady, to przecież znamy właśnie z tej sfery życia politycznego, czy ogólnie społecznego. Stąd jej pozycja i droga na szczyty. Ona jest wspierana, tak jak kiedyś Hitler, przez agenturę rosyjską, agenturę komunistyczną, dlatego też wyszła tak daleko. Tam druga część tego pytania. Druga część pytania, jak można dobrowolnie się chcieć podporządkować i w imię czego? W imię miski, to już pełnej michy, czy w imię koryta, jak mówią świnie, jeśli ludzie skarleją moralnie, będą symbolicznie reprezentowani przez świnie. Niekiedy Biblia używa na takich ludzi porównanie do bydła, że się zachowują jak bydło, to wtedy będą się orientować tylko pod kątem koryta. Jeśli będziemy mieli tak wytresowane społeczeństwo świń czy bydła, to wystarczą bodźce ekonomiczne lub strach, nie? Czy połączenie kija i marchewki i całe narody będą szły na postronku globalistów. Dlatego mówimy, że jeśli nie zbudujemy
ruchu ludzi, którzy stawiają na duchową siłę samego Boga i przemianę wewnętrzną, która uniemożliwia upodlenie człowieka, czyli sprowadzenie go do poziomu świni czy bydła, to tę wojnę przegramy. Bo to jest wojna duchowa przede wszystkim. Czy jakieś działania wojenne na dużą skalę światową mogą zacząć się przed porwaniem Kościoła? Z mojej analizy Biblii, oczywiście sami to sprawdźcie, ja nie chcę tu mówić z pozycji takiego objawienia, że o tak na pewno będzie, ale z mojej analizy tekstów biblijnych związanych z czasami przedostatecznymi nie spodziewam się żadnego konfliktu militarnego na dużą skalę, nie? Myślę, że mogą być i są zresztą cały czas lokalne konflikty militarne, ale tu szczególnie ten opis biblijny czasów przedostatecznych, przed przyjściem Chrystusa, to jest, że będą mówić na całej ziemi pokój i bezpieczeństwo. Czyli raczej tego typu głosy, że musimy zbudować globalny pokój, żeby zapewnić globalne bezpieczeństwo. Ja wysnuwam wniosek, że te mechanizmy globalne, które zostały zbudowane w wyniku II wojny światowej, one wystarczą, żeby podbić świat. Nie? I dlatego nie będzie potrzeba tu trzeciej jakiejś wojny światowej. Tak sobie to układam. No mówię, mogę się tu mylić, ale wiele tych rzeczy, które widzimy, wskazuje na to, że rzeczywiście ten globalizm już dzisiaj, tak co mówiliśmy, podbój Europy dokonał się bez wystrzału. Myślę też, że przeciwdziałanie wolnego świata, ono może się odbyć też bez wystrzału. Że można zniszczyć komunizm metodami ekonomicznymi. To jest proste i wydaje mi się, że prezydent Trump idzie w tą stronę, że komunizm... On jest biznesmenem, więc to czuje też. Tak, oczywiście to nie zatrzyma upadku ludzkości na stałe, nie? To zwycięstwo w naszych czasach, ale każde pokolenie ma wygrać swój czas. Dlatego mówimy, żeby nie przyglądać się biernie temu, jak antychryst i ten spisek globalistyczny obejmuje cały świat, ale żeby się temu przeciwstawiać. Tylko, że trzeba się przeciwstawiać mądrze, bo oni chcą nas sprowokować, żebyśmy się przeciwstawiali głupio. I wtedy to jest woda na ich młyn. A przeciwstawianie się mądrze, czyli przede wszystkim budowanie siły duchowej wolnych narodów. To jest największy sprzeciw przeciwko diabłu i planowi jednego rządu światowego. Dlatego zarówno komuniści ze wschodu, jak i liberałowie z zachodu nienawidzą Słowa Bożego.